Jest. Witaj Gorz, Boże. Jakie mam marzenia, cele? Ogólnie nie, ja, wiecie, właśnie jak sobie myślę o tym, co, o takich planach na przyszłość i o takich marzeniach, to właśnie nigdy nie myślę. Co mnie interesuje, ale to ty stoisz, pod sceną. Teraz. To ty mnie oglądasz, nie ciebie. No, także wiecie, to... To na teraz, nie? Takie cele, takie plany. Po prostu. A później się okaże. Jakby wiecie, jak nie pójdzie teraz ta matura, no to pójdzie za rok. No wiadomo, że każdemu się może noga powinąć. Każdy może być po prostu tępy do czegoś. No, mi akurat nigdy matematyka, wiecie, nie chodziła dobrze, że tak powiem. Nie, ja miałam z nim zawsze problemy. Tylko, że pan z wojskiem serio był i serio jest. I właśnie jakbym miała nie teraz nie zdać tej poprawki, to wtedy bym poszła jakby no, do wojska. Bo i tak miałam iść. To jak chcesz na prawo iść, jak matmy nie trzeba iść, bo... Ale matma się nie liczy na prawo. To znaczy nie wszędzie. Na Koźmina się nie liczy. A z reszty przedmiotów napisałam dobrze maturę. I gdybym miała 30% z matmy, to bym się dostała. Bez problemu. O, dziękuję bardzo. To ja nie wiem, na jakie uczelnie patrzyłeś. Dziękuję bardzo za prezenty. Nie wiem, na jakie uczelnie patrzyłeś. Ja patrzyłam... No to ja nie wiem, jak ty patrzyłeś, że te, przecież jak rekrutowałeś na uczelnię, to musiałeś wpisać w rubryczkę, jakie przedmioty były zdawane. Rozszerzone. Chyba, że nie pisałeś ani historii, ani WOS-u, ani polskiego z matury jakby z tego. No bo to się liczy. No nie wiem. Ale ja pisałam WOS i pisałam polski rozszerzony, który jest... O, dziękuję za prezenty, który jest jakby no wysoko punktowany na uczelniach. On nie pisał... To ja nie wiem... Jak chcecie chcieć dostać na prawo, nie pisząc żadnego przedmiotu rozszerzonego z tych trzech? Nie wiem. Nie wiem, jak chcieć to zrobić, absolutnie. Nie, nie odpisuję na Insta. Wciula robi. Ale w sensie, no nie, jakby nie czaję. Nie czaję, że ktoś chce iść na prawo i nie pisał ani polskiego, ani WOS-u, ani historii. To co ty pisałeś na maturze? W sensie, z czego pisałeś? Dziękuję za prezenty, dzięki. Angielski rozszerzony tylko, no to akurat znam, że no z angielskim to nie na sam uczelnię, gdzie się, nie znam takiej uczelni, gdzie tylko angielski chyba jest ten, no to ja się nie dziwię, że się nie dostałeś, jak pisałeś angielski tylko, no to no nie. O, dziękuję za prezenty. Dzięki. Hejka. Ja nie pisałem żadnego, ale trzeba napisać jedno rozszerzenie, chociaż to nie wiem, jak to... Nie wiem. Nawet nie chcę wiedzieć, nawet mnie to nie interesuje ogólnie, w sensie...